sądzę, że i Państwu również bawi się w ten nasz dzisiejszy karnawałowy wieczór. Sądzę, że osobne słowa uznania należą się dyrekcji Waszego przepięknego zakładu, która umożliwiła nam dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę Państwa, nie ma zabawy bez piosenki i piosenki bez zabawy. Tak więc, proszę Państwa, i my przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj specjalnie na ten wieczór szlagier wieczoru. A wykonawcami tego szlagieru będą tu innowacja i atrakcja nasza największa. Wszyscy obecni na tej sali. Tak, proszę Państwa. Brawa dla Państwa. Wszyscy Państwo są dzisiaj solistami, proszę Państwa. Ja tylko pomogę Wam w opanowaniu tej prostej, a jakże wdzięcznej melodii. Uwaga, teraz proszę o chwilę skupienia. Wsłuchają się Państwo w pieśń, którą wszyscy będziemy za chwilę śpiewać. Uwaga, proszę do słuchania. Bob knows Hong Kong, but he doesn't know it very well. He has been to Hong Kong only twice. He went there in 1966 and 1968. Come in. Słuchaj, w firmie byłeś? Nie. Ach, straszne jaja są. Opowiadaj, jak nie? No, bracie, okazało się, że skończono hotel na 22. No, to jest afera.
Gadaj. Która jest większa jeszcze. Walsz pana wielka, zaproszenia, telewizja. Bracie, czegoś takiego jeszcze nie było w tym mieście, rozumiesz? Mają 2 tygodnie, znaczy 500 lat miasto i 2 tygodnie bal chcą zrobić. To normalka. No, czy co program będzie pewny? No robią, bracie, nawet chcą, żeby ktoś od nas prowadził, wiesz. Kto to stał? No jeszcze nikt. Znowu pan Majer pewnie. Pan Lasota. Konfekcja damska, bracie. Dobry wieczór państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Konferencja jest jak morska fala, przychodzi i odchodzi. Cóż z tego, że niektórzy mówią bałwa. Podejdź na to. My byśmy to poprowadzili, Romeczko, żeby szanse dali. Ale bracie, na to możemy liczyć. Chwileczkę. Wrócimy. Tak, fajnie. Ja też muszę się koło tego mieszkania zakręcić. Jutro idę do spółdzielni. Ty, Rutek, nie wygłupia się, przecież możesz siedzieć u nas dokąd chcesz. No nie ma sprawy. No. Chodź. Jest chyba. Gościa cię przyprowadzi. Co? Cześć. Cześć! Witam cię. Cześć. No jak wam było beze mnie? No co, okropnie, no widzisz jak a, jest. Akurat tobie. Z kim on teraz jest? Wspaniała. Mam wspaniałą dziewczynę. Naprawdę, Romek, prawda? Fajna, nie? Tak. Fajnie, że razem jesteście. Zrobiłem plan, jak stoliki rozstawić. Czy to pan ma? To wszystko muszą jeszcze stoliki na tamtą stronę. Tak. Tu wolne i wykładzinę zedrzeć, bo musi być parkiet. Muszą tańczyć na tym. Szebelka to sobie od razu powieście. Wyżej. Orkiestra do rogu. Dobrze. Teraz tak, niech mu pan powie, że ja przychodzę z orkiestrą. To jest sekcja i ten, trąba, piosenkarka, topless i fakir. Rozumiem. Robimy od 9 do 3, potem koncert życzeń. Kosztorys, niech mu pan da, też zrobiłem. Rady boskie, panie Danielak, 12 kafli. Co, pan płaci? No. Facet 2 hektary pod szklanią się będzie kłócił o 12 tysięcy. No faktycznie, ale wie pan, w zeszłym roku był tu taki jeden. Myśleliśmy, że rozbawi towarzystwo, a on zaraz na początku upił się i ludzie musieli bawić się sami. Ile ja panu płacę za obiad? Ależ, panie Danielak, drobiazg, no głupstwo. Drugi zestaw miałem, 23. Mama, 25. To będziemy w kontakcie. No tak, no to niech pan zadzwoni jeszcze do mnie. Dobrze? Dobrze. Na razie, cześć. Nie wieszajcie tych sreberek na razie. Państwo do prezesa wszyscy, czy może ktoś do mnie jeszcze? Od której państwo czekacie? No to my już zaczynamy, ja już mówię prezesowi, już przyjmiemy. Przepraszam, cierpliwości jeszcze troszeczkę. Dobrze? Już, za moment. Kto to był? Nie wiem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu. Bukiecik dla pana prezesa karnawałowy. Przyniosłem ryż. Oj, karnawale. Proszę bardzo, panie. Bawimy się, panie prezesie, tak, tak. Karnawał. Wszyscy się bawią, tylko pracować nie ma kto. Oj tak, a pan prezesowi też się chwileczka odpoczynku należy. Proszę, no, proszę, jak przyjemnie się zrobiło. Dziękuję bardzo. No to kiedy otwieracie ten hotel? Słyszałem, że bal, radio, prasa, telewizja. Pewnie trudno o zaproszenia, co? Uj, ogromnie ciężko, panie prezesie. A co, interesowałoby to pana prezesa?
Dzień dobry. Cześć, mają co impreza? Cześć. Cześć. Dzień dobry. Można jakieś pieniążki? Proszę pani, a ja mam za sąd jeszcze 967 zł. Tak, proszę pana. Ale nie dostaliśmy jeszcze na powtór z imprezy. A kiedy będą? Proszę zapytać za kilka dni. Dziękuję. 1000, 2, 3, 100, 3, 200, 3, 300, 400, 500. Dziękuję pani uprzejmie. Dziękuję. Aha, ja ci 300 wziąłem, tak? Dziękuję. To tobie 200, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panowie, należy tego, gdzie można zobaczyć? Nie na sali próby, ma odbiór. Odbiór ma? Tu dla Kubasa ma. No dobre, klepie dla pana. Tak, fajnie. Dziękuję. Ale to jak zawsze. Tak, tak, tak. Jest 9 na mnie 7. No. Prosiłem was tyle razy, żebyście przynosili takie formaty, które bym mógł powiedzieć. Cześć! Cześć, cześć, już idę. Słuchajcie, ale jest... Tomek! Jeszcze tutaj, to już. Chłami przynoszę, a potem ja muszę z tymi zdjęciami. Tomeczku, skup się. Dwa słowa. No co? Tomeczku, dziewczynę o modę zahacz. No to wyjdzie z tym do muchy, co do mnie przychodzi. Ale nie może, byłem u niego. Panie, wyjdź, panie, wyjdzie mi tu zdjęcie. Dobra, bardzo pana prosiłem. No, Tomek. Już, no co? Tomek, no. Wyjazdem, z muchą, tak, tak. No. A ten? Nie, ja do niego nie pójdę. A Wołyniec? A widzisz, Wołyniec, ale ty go znasz, ja go nie znam. Poczekaj, panowie, prosiłem. Tomek. Ty jeszcze większe, no co? Słuchaj, to jest cała z Wołyńcem, rozumiesz, no? Słuchaj, wiesz, taka przerwa, tak, no, że to przyjdzie o 4, dobra? Dobra, zobacz, co się to zrobi. Dobra, dobra, będzie o 4. Dziękuję. No to cześć. Będzie, dobra, będzie. Twoja, wiesz, będzie prowadził ten bal kontynentalny, nie tylko. A ty się nie starasz? Nie, no, skąd? A ty się to powinien robić. No ludzie by szaleli, a ciebie widziałem w akcji, bomba. Lutek! Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Pani Basiu, jesteś za mnie? A wie pan, niestety, panie Ludku, na dzisiaj już wszystko zostało rozdzielone. Wie pan co, ale niech pan wpadnie jutro rano, na pewno coś będzie. No dobrze, pani Basiu, a co z balem? A wie pan, jeszcze nic nie wiadomo. Jest pan 12 osobą, która dzisiaj pyta o ten bal. My się jeszcze mało znamy. Pan... Danielak. Od kiedy pracuje więcej u siebie, coraz mniej znam nowych ludzi. Ale o panu już słyszałem. Tak, dziękuję. Zaczynają mówić o panu. To już coś znaczy. No, wie pan, panie Czesławie, na razie niewiele z tego mam, głównie z jazdy, imprezy w zakładach. Wie pan, jaka publiczność. No, trzeba walczyć, mój drogi. Widział pan ich tam, za drzwiami? Ja panu coś powiem. Oczywiście nam, ludziom z kulturą, jest trudniej. Ale niech pan to wszystko traktuje, przyjacielu, z dystansem. A łokcie zostawić na czarną godzinę. Dziękuję bardzo. O, jest Majer, przepraszam. Dzień dobry, zbyt. Niech pan wstąpi kiedyś do mnie. Dziękuję bardzo. I daj mnie na włokosa. Ej, ja pani. Tu długo, że mężczyzna. Tak, komu ja mondom, jeśli akármit mondom, ebben a kérdésben nagyon... Mój sekretárce, niech pan to wytłumaczy wszystko. Dzisiaj się dumą patrzymy na nasze miasto, jeszcze piękniejsze niż przed lata, czyste, gospodarne, otoczone troskliwą opieką. Spójrzmy na nowe, wspaniałe jaśnienie.
na szkołę, przedszkola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W porządku wszystko, tak? Tak. Wie pani co, ja pani zapłacić chciałem dzisiaj. Nie pali się. Kiedy mam pieniądze, to bym od razu pani dał. To ode mnie 700, tak? Proszę bardzo. Ale ja dostałam tylko 200. 200? A to już pani daje. Przepraszam bardzo. Proszę, to jest... Nie szkodzi, dziękuję bardzo. Herbatkę teraz czy później? Nie, później, później. Proszę, niech pan da. No, dziękuję bardzo. Proszę dziękuję. Bardzo. Czytamy, że za spowodowanie opisanego stanu rzeczy budowy został ukarany do końca dni, za to zapłacał wysokości 50%. Jego zadaniem było nadzorowanie prawidłowego przebiegu robót i obowiązkowa obecność. Ponadto bezpośredni zwierzchnik mistrza został zobowiązany do części kontroli prawidłowego oznakowania prowadzonych robót na stacji na przedmiotach. Dziękujemy rejonowi grupy. To dla mnie? Co? Super. Ćwiczyłam. No, tak. Tak, tak, tak. Dobrze. Dobrze. Wspaniale. Słuchaj, a spróbuj się kręcić. Kręć się. Jestem winna... To złotych za mieszkanie pożyczysz? Nie rozpraszaj się teraz. Obróć się. I biodra daj do przodu, a ręce do tyłu. Do tyłu ręce. Bardziej. Dobrze. Dobrze. No, bardzo dobrze. Chodź ty do mnie. Wspaniale. Zobaczy, chcemy herbaty. Teraz ci potem. I co powiedziałeś? Że potem. Panie i panowie, wygrywa ten, kto podejdzie najbliżej mnie. Główna wygrana butelka szampana. Zabawa dla odważnych. Szampań makabr. Proszę, idź, pociąg, idź, trzeba ich dobić! Dawaj szybką trójkę bardzo! Wie pana, to się tak zdaje, to jednak wieczór, robota jest charowa ciężka. No tak, ale coś z tego ma, nie? O! Jest już. Kazik! Cześć! Co ty tu robisz, Kaziu? Cześć, no, Kaziku. Przejazdem, tak. Przejazdem, no nie mogłeś napisać, że przyjedziesz, co? Ty wiesz, że nie mogłem cię znaleźć. Tak? Dopiero do Danki poszedłem i powiedziała. A byłeś u niej, tak? A co z wami jest? Wyście się pokłócili, czy jak? A wiesz, takie sprawy, ja ci to potem opowiem kiedyś. No, może byśmy poszli, co? Pogadają co? Sobie sami. Nie będziemy przeszkadzać. No właśnie. No. Nie pan siedzi, nie pan siedzi. Słuchaj, dzwonił do ciebie Tomek. Tak. I mówił cię z Wołyńcem na jutro. A to dziękuję, bo to ważne jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Fioneczku. No hej. To małżeństwo? Tak, tak, moi przyjaciele są, ja wynajmuję u nich, strasznie fajni ludzie. Ale ślub mają. Tak, tak, poślubię. No co, jak tam w domu, Kaziku? W porządku wszystko? W porządku. Matula zdrowa? W porządku zdrowa. A Karasiński spłacił, co? A, akurat, nie spłacił? A, akurat. Nie, no, ale dobrze, Kazik, ale no to od czegoś ty tam jest? No to od czegoś ty tam jest? No przecież, a co, no, dlaczego matka nic nie robi? No co tak będzie siedzieć i nic nie robi? To co, dziada będzie cię podpierać? No co, to ty mnie opieprzasz? Jak jesteś taki mądry, to przyjedź i salat w dom. Dobra, dobra, Kaziu. No.
Co tak, wolne marześ przyjechał? No wiesz, ojciec chce budować chlewnię. Widzisz go. No i przydałoby się trochę pieniędzy. Dasz coś? A toście się umawiali już, jak to ileście mówili, że mam dać? No to ty byś dał 10, nie? A ty ile dajesz? No ja daję 7. Kurde, no to znowu żeście mnie, no. No, ale jak ciebie nie ma, no to wiesz, jak. Dobra, no pewnie, że dam 10, ale ja teraz nie mam. Wiesz, ile ci mogę dać? Zaraz ci powiem. 4 ci mogę dać. No to daj tyle, ile masz, no a resztę prześlesz. To ci 3 dam. Dobra. Ja ci przyślę, tak. No tylko to już przyślij wszystko razem. Przyślę. To nie bójcie się. A co, nie idziesz jeszcze, Kazik? Przecież tu się prześpisz u mnie. Lecę, ja mam autobus. O... Trzeba było wcześniej. O, widzisz. Lutek, matka ci tutaj coś przysyła. No tak. U Francaka Bili. Bidula, no ale po co mi to? My tu mamy co jeść. Kaszankę? No wiesz. Dziękuję bardzo. No patrz, bidactwo, no ale... Z Acesą. Po co? Przecież my tu mamy co jeść, tak źle jeszcze. Wiesz jak jest. No tak, fajno, będzie co dać, pysk. I oto przed państwem kolekcja naszych zakładów przemysłu odzieżowego. Bardzo prosimy, urocze modelki, urocze modele. Proszę państwa, atrakcyjność tych kreacji podkreśla fakt, że są one w cenie dostępnej dla każdego z państwa. Proszę państwa, jakość i gustowność kreacji określą państwo sami poprzez brawa. Bardzo prosimy. Dziękuję uprzejmie. I druga niespodzianka naszego dzisiejszego spotkania, proszę państwa. Oto... Przemysłu serów topionych proponują państwu szeroki asortyment tego towaru. Proszę państwa, ser topiony na każdym stole. Nasz skromny karnawałowy upominek od państwa, nasze urocze panie, urocze panowie. Ode mnie i częstują państwa serami z zakładów wytwórczych serów topionych. Proszę państwa, i w ten sposób tradycyjne porzekadło gość w dom, woda w zupę zamieniamy na porzekadło gość w dom, ser na stół. Bardzo proszę, dla wszystkich państwa od nas, od zakładów przemysłu wytwórczych serów topionych, sery topione. Dwa sery nikomu nie zrobią krzywdy, ponieważ są topione. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy wieczór. Dziękuję, życzę miłego odbioru. Dziękujemy państwu bardzo, dziękuję bardzo. Masz ser. Dobry, czemu pan do mnie nie zagląda? A co? No chciał pan tu łośki dodać. A jest? Tak. O rany, panie Jurku, wspaniale, jutro będę. Ja teraz mam tyle roboty, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. A, pan ma się, co? No, a co, może państwa podwieźć? Nie, dziękujemy tu za rogiem, bliziutko. Niech pan padnie jutro, bo inaczej dam komuś innemu. Dobrze, dziękuję bardzo, panie Jurku. Dobra, bardzo jestem wdzięczny. Dziękuję, do widzenia. Kto to był? Taki balet. Czy mogę u was dostać kasety z angielskim dla marzywanych? Nie mamy. A gdzie ja mogę dostać? Było, proszę państwa, fascynująco. John Dawson Reed ma prezent dla Ewy Sośnickiej, proszę bardzo. A, proszę. Zazdrośnica, tak, proszę bardzo. Buniu do loży, proszę. Proszę, razem się z tym. Podzielimy się, tak? No proszę bardzo, ja też chciałem już kaseczkę. Siostra Nedzia, proszę państwa, jest dyrektorem tureckiego Orbisu. Kiedy się dowiedziała, że Nedzio został zakwalifikowany na festiwal do sobotu, natychmiast urządziła ogromną turecką wycieczkę. W związku z tym przybyła cała jego rodzina, jakieś 400 osób. Proszę państwa, ja mam takie pytanie. A więc jak? Odesłać czy zabierzecie państwo własny transport? Czy jest dzisiaj rodzina Nedzio na sali? Jeśli tak, to proszę. Panie, odsuń się pan. Tu nie kino, tu się pracuje. Co pan powiedział? Dlaczego pan do mnie takie rzeczy mówi? Panie, odczep się pan. Nie widzi pan, że ja tu pracuję? Pracuj. I tak do mnie po emeryturę przyjdziesz. Co się stało? Nie. Musiałem wytłumaczyć facetowi, z kim ma do czynienia. Chodź. Ja mam takie głupie pytanie właśnie. Ale mógłbyś mi odpowiedzieć,
Jakie ja miałbym teoretycznie szanse na przykład no, na poprowadzenie takiego balu w sobotę? No tak szczerze mi powiem. Szczerze? No. Teoretycznie żaden. A praktycznie to gdyby tacy panowie Majer, Sikora, Lasota, myśliwiec przejechali się nagle na tamten świat. Albo gdybyś mi powiedział, że ten bal jest głównowarty, żeby sobie tym głowy nie zawracali. Dzień dobry. Cześć. Spróbuj, cześć. No też mi nieźle poradził. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, przepraszam. Cześć. A co pan mi pieprzy, że jest niemożliwe? Nie ma pan ludzi? Panie Mietku. Niemożliwe. No. Ma być gotowe za 2 dni, a nie godziny. Nowa? Jest. Nowa, Kołośka. Ile pan płacę? A drobiazg jakoś się policzymy. Co to, prezent? No, no powiedzmy prezent. Oj, panie Ludzku, o co pan chodzi? Panie Mieciu, drogi. Pan zna to prawda? Z Wydziału Kultury? Tak, z Urzędu Miasta. No. Panie Miecku, ja go nie znam, ja bym chciał jakiś kontakt z nim. Ja to miałem gwarancję, że pan mi odzyskał. Przecież mówiłem, pan nie widział przecież. Nie, ja widziałem, tylko że to była zupełnie inna sytuacja. Inna impreza, mała, kameralna. Pan naprawdę mógł na wiele rzeczy pozwolić, a to jest przede wszystkim nie ta ranga, nie ten kaliber i wie pan, najważniejsze, jada to odpowiada tutaj. Istotnie. A proszę i tak szczerze powiedzieć, podobałem się panu wtedy tam? Tak, oczywiście. No i co? Nie chce pan zaryzykować? My się widzimy w czwartek, między 4 i 5. O 5. Słuchaj, ja mam materiał jeszcze, który... Przynieś tam szaroneczkę, może być przyniósł. A może to teraz jedno... To jest podpisane, ja ci z dwójki zapłacę, dobrze? Ale... Nie, nie, między 4 i 5. Ja pana jeszcze na sekundę czy mogę prosić. Tak, oczywiście. Bardzo proszę. Dziękuję panie Mietku. Cześć, na razie. Proszę. Jak będzie, proszę o łączenie z razu i tam telefonami ziemi. Proszę. Jaką ja mam gwarancję, że pan mi to dobrze zrobi? No żadnej, ale pan wie, że... Że pan to dobrze zrobi? Tak. Ale to nie jest ważne. No zaraz, no, ale to co jest ważne? To, że pan jest młody, a w każdym razie o wiele młodszy. To, że pan bardzo chce to zrobić. Tak. I to, że mamy siłę przebicia. A, no rozumiem. Nie rozumie pan. No bo jestem młody. Bo pan jest nowy. Idzie pan na dom? Tak, oczywiście. Szczecin, pani Malinko. Jeszcze nie dom. I pani reklamuje, to jest ważne. Dobra, ile mamy czasu? No, w piątek już ma być decyzja. Mało. Niech pan przyjdzie do mnie jutro, dobrze? Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Tylko jeszcze jedna sprawa. Tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja niczego nie obiecuję. Dobrze. Do widzenia. Wytupać jak konie. Trudno. Uwaga, chwileczkę. I raz, dwa, trzy, cztery, tak jest. Dzień dobry, witam pana. Tomek coś wspominał, przepraszam, o sprawie. A tak, mówił coś. No bo właśnie my jesteśmy, pan jest zorientowany o co. No mniej więcej. Tak, no więc bo ja tu... Nazywam się Wołyniec. Dobry, Danielak, przepraszam. Dzień dobry. Więc zdjęcia przynieśliśmy, dziewczyna jest. No to zdjęcia nie są mi potrzebne. Może pani coś dla mnie zrobić? Proszę. Proszę się przejść tutaj, dobrze? Bardzo proszę. Tam prosiutko, prosiutko, proszę się przejść. Idź, no śmiało, śmiało. Co wy tam robicie, jakiś bal? No, jubileusz, tak. Stop! Jeżeli będziecie gadali cały czas, to powyrzucam w ogóle z roboty. Ma być cisza i skupienie. Uwaga! No, maszerujemy, proszę bardzo. Tam na liczbę, proszę bardzo. Można? Chciało, chciało. Przepraszam, panie, wstydzi troszeczkę, no tak dyskretnie nie można było po tym cyrku, co? Mam panu szczerze powiedzieć? Tak, proszę, no. Kochany, to nie jest dla nas materiał. Ja mam już, jak pan widzi, 2 razy tyle ludzi, 3 razy lepszych. Ja nie mam czasu zastanawiać się nad każdym kroczkiem, uczyć człowieka od początku. Ja mam po prostu program, ja nie mam czasu, pan to rozumie? Nie, nie rozumiem. Przepraszam pana, ale nie rozumiem, bo jak ja patrzę na tę dziewczynę, to ja wiem, że ona za tydzień jest o klasę lepsza. Naprawdę, przecież ja znam to zgodna dziewczynę. Proszę mi wierzyć, sam pracuję w tym zawodzie. Błagam pana, niech mi pan tak szczerze powie, o co chodzi, to ja wtedy zrozumiem. Proszę pana, szczerze to ja już panu wszystko powiedziałem. Ale mam do pana jedną sprawę.
Urszulko, chodź do nas tu. Chodź, kochanie. Pan pracuje w estradzie, tak? Tak, tak. Chciałbym załatwić dwa zaproszenia na ten bal. O rany, no to czemuż pan od razu tak nie mówi? Przecież oczywiście, że można. Już ja prowadzę ten bal. Pan? Tak. Znakomicie. O dyskrecję proszę, że pan to na razie. Nie no, rozumiem. To zrobimy, proszę pana, tak. No. Pan załatwia mi te dwa zaproszenia. Tak, bez problemu. Ja za dwa tygodnie mniej więcej montuję następną grupę, drugą, i wtedy panią zapraszam do nas na zajęcie. No, wspaniale. No, znakomicie. Proszę za dwa tygodnie na zajęcia, dobrze? A zdjęcia będą mi tak, potrzebne. Tak, dobrze, dla pana. Dziękuję bardzo, spieszę się. Do widzenia. Do widzenia. No i proszę bardzo, równo, równo. I raz, tak jest, obróci. Równo tylko, raz. O! No, słyszałeś sama. Posiedzisz u niego dwa miesiące, a na wiosnę już jedziemy w trasera. Na wiosnę to ja wracam już na studia. Cóż ty z tymi studiami, jak Boga kocham, no bo nie rozumiem już nic. Ty coś ty mu nagadał, że bal prowadzisz? A co? Nie ma. W porządku. Powiedziałem już, że za tydzień będziesz najlepsza, rozumiesz? Rozumiesz, jak trzeba pracować teraz? Aha, makijaż zmieniamy, wiesz? Włosy obcinamy. Jak to obcinamy? Co, niedobry? Dobre, Urszulko, nie kłóć się ze mną, naprawdę ja się na tym znam. Co ty chcesz, jak te kosmouchy wyglądać, czy co? Ale załatwisz mu te zaproszenia, co? Chodź, chodź. Dzień dobry. Bardzo ja bym z dyrektorem Moskiewiczem. Można? Nie ma dyrektora. A o której będzie? Wyjechał do Warszawy. Kiedy wróci? Nie dostawił żadnej wiadomości. Słucham. Do widzenia. Do widzenia. Serwus. Jesteś do wieczorem, tak? Monopol. Pamiętałeś, Rodzie? Tak, pamiętam, ura. Panie Basiu, gdzie ja mogę złapać Majera? Tu. Oraliśmy się pługiem przed wiekami, na wieki. Nad Odrą, Wisłą, nad Bugiem, tu nam zamknąć powieki. Tu bić nam się, gdy trzeba bić. Gdy trzeba krwi z nas, krew mieć za nic. Tu dla nas życie, tu stać murem u wolności granic. Tu ujęliśmy za młoty i kujemy od wieku. Tu rytmem naszej roboty dzwoni radość w człowieku. Panowie, cholera, zostawcie tę planszę teraz! I wielka sprawa. Co to jest? Płomieniem podsycana jedna. Mieliście ojczyźnie, sława! A nam pokój, moc i chleb powszedni. Kochani, bardziej dynamicznie. Jeszcze jeden krok do przodu. Trud nasz to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia. Wszystko jest w porządku. Rząd, wiadomo, jak jest dalej. Stop, playback, stop. Frankowski. 5 minut czasu. Nie, ja przepraszam. Dziękuję. Kolego Sikora. Kolego Sikora. Przygotowaję. Proszę następny playback. Już prędziutko, nie mamy czasu, nie mamy czasu. Ale byśmy się ułożyli wcześniej, jeszcze po przerwie. Pan się spóźnił. Wie pan, ja mam jeszcze 5 minut. Warto rozmawiać może i tym razem, ale ja się co? Krótko postaram. No dobrze, może dobrze. To szybciutko, proszę. No, może pan zapali? Tu nie wolno palić. Przepraszam. No więc, pan słyszał oczywiście o balu w sobotę. Owszem, słyszałem. No więc, ja panu powiem szczerze, ja bardzo bym chciał poprowadzić ten bal. Wierzę. No i właśnie przychodzę do pana, żeby pana poprosić, czy też jakoś uzyskać zgodę. Zgodę na co? No, na poprowadzenie tego balu. Dziękuję panu bardzo, ale chyba pan sobie zdaje sprawę, że decyzja nie należy do mnie. No tak, oczywiście wiadomo, że pan poprowadzi, prawda? A jak nie, nawet gdyby nie, to wystarczy dwa pana słowa w Wydziale Kultury, czy w przedsiębiorstwie pan, to byśmy się już jakoś umówili. No więc proszę pana, to jest śmieszne, co pan mówi, no niepoważne. No, dlaczego? No, bez sensu. Dlaczego bez sensu? Dlaczego? Jak to jest bez sensu? No to bez sensu, jeżeli ja chcę poprowadzić imprezę, w której może cała przyszłość moja zależy. No jak bez sensu? I to już nie jest nawet sprawa mojej ambicji, tylko to jest coś więcej przecież, prawda? Wierzę. No, gdybym ja mógł pana prosić, naprawdę, bardzo, umówmy się, że jak pan dostanie ten bal do roboty, to mi go pan przyrobi. Naprawdę, bardzo pana proszę, proszę mi dać tę szansę. Niech pan nie histeryzuje, niech się pan uspokoi, przecież to niepoważne. Dlaczego? Dlaczego pan nie chce ze mną rozmawiać? No dlaczego? No, przecież ja nie jestem gorszy od was wszystkich, przecież proszę pana, że ja umiem to samo, naprawdę. Wybaczę panu, ale w ten sposób nie będzie. Dobrze, to mówmy inaczej, ja mogę panu zapłacić, dobrze? Każdą sumę panu mogę dać. Żegnam. Dlaczego? No dlaczego pan odchodzi? Ty. Pomado cholerna, ty. Udław się, bufonie.
Dzień dobry. A, dzień dobry, panie Ludku, dzień dobry. Proszę bardzo, Marta? Niech pan wejdzie, proszę. Proszę się rozebrać, Marta. Hello. Dobrze, że? Pan tak? Nie, mamo. To mój kolega z pracy. Prowadź go potem do mnie. Dobrze. To moja matka. Muszę się nią opiekować, dlatego odeszłam z przedsiębiorstwa i... No, ale wejdziemy do mnie, można? Prawda? Proszę, bardzo proszę. Proszę, proszę. Panie Ludku, niech pan wchodzi, niech pan wchodzi. Ale drzewko ma pani pięknie. Liczne, prawda? No, jakie duże drzewko, to jednak jest wspaniale. No pewnie, w nowym budownictwie się takiego nie no postawi. Właśnie, no. Żaróweczki pani działają wszystkie? Działają, tylko wie pan, jedna tam jest zawsze gdzieś odkręcona i nie wiem która. Żeby ją potem znaleźć, to strasznie dużo kłopotu mam, nie mogę zapalić. O, widzi pan, jaki pan zdolny. Proszę bardzo, niech pan siada. Można? Proszę, proszę. Dziękuję uprzejmie. Napije się pan kawy albo herbaty? O nie, dziękuję bardzo, nie. Proszę sobie kłopoty. Nie to żaden kłopot dla mnie. Nie, bo ja tylko na sekundeczkę, wie pan. Nie. Ale wiem, napije się pan kieliszeczek cytrynówki. Łatwej roboty. Proszę bardzo. No chodź tu, chodź. Coś pan mówił? Nie, bo piesem. On czy ona? Na to uciekaj, stąd uciekaj. A, na to. Uciekaj, no. Kosztuje pan? Powietrze smakuje. No, na pewno. Dziękuję bardzo. No, a jak tam u nas, panie Ludzku? Nic się to nie rozleciało? Kręci się jakoś? W firmie? No tak, trzyma się kluczu. Nie, w porządku wszystko. Znaczy, bez pani jest to oczywiście tam trudniej koordynować, tak przynajmniej szef uważa. No, tam szef tak uważa, przecież nigdy mnie nie lubił. No to skosztujemy, co? Pani zrobię. Wspaniała. Dziękuję panu, cieszę się. Co u mnie, pani Melu? No, no u mnie kłopoty. Co pan powie? No. Już nic specjalnego, ale strasznie mnie rozrabiają koledzy starsi. Nie może. A właściwie tak nie wiadomo dlaczego, wie pani. To tak, właściwie to jest właśnie sprawa, z którą między innymi do pani przychodzę, pani Melu, bo właściwie tak, no, pani zawsze była dla mnie taka miła i... Miła? No, no właśnie. I... Mela, chodźmy. Te kłopoty... Przepraszam bardzo, bo mama mnie woła. Tak. Przepraszam, można zapalić? Proszę bardzo, tam gdzieś popielniczka. Podnieśmy trochę wyżej. Jeszcze trochę. Tak. No, dobrze. Chyba ma lepszy. Weź tego psa, pójdź go czymś. No idź, a na to zejdź. Tak. Zamkniemy, żeby nie przeszkadzała. Super. Niech pan siada i słucham. Słucham. Ciężko nawet powiedzieć. Troszkę takie to drażliwe. Pani Melu, droga. Pani, jeżeli jakoś mogłaby mi pani pomóc, to... Gdyby tak można było panią prosić, by pani mi coś powiedziała o tych nazwiskach. Dlaczego ja? Wiedziałem, że pani tak się zapyta. Rzeczywiście to jest może troszkę drażliwa sprawa, ale... Ale ja chciałbym mieć jakieś, wie pani, kontrargumenty do ręki, bo oni mnie tak szkalują, ja nawet, wie pani, się bronić nie mogę. I gdybym ja coś wiedział, to przynajmniej mógłbym jakoś się bronić, jakoś stawiać czoła temu, co oni mówią na mnie, co robią i tak dalej. I dlatego między innymi właśnie do pani się zwracam, bo pani przecież kiedyś miała te wszystkie nici na pewno w rękach. Pani no, wiedziała o tych, o, no, powiedzmy, aferach, prawda? Pani była w tym jakoś zorientowana, no tak myślę, że... Majer. Proszę, proszę, Majer. Kto by pomyślał? A co, wie coś pani? No i to wszystko tak się na to składa, że właśnie jestem tu u pani z tym problemem, bo ja tam nawet nie mam się do kogo, wie pani, zwrócić. Ja tak jestem trochę z boku i tak szczerze nie mogę z nikim porozmawiać o tych sprawach. I
Ma pani zawsze jakoś się mną tak opiekowała, była dla mnie pani taka... Miła. No właśnie i... Wie pani, to już nawet nie chodzi o... To już nawet nie są sprawy zawodu tutaj, tylko... To, bo już w samym zawodzie też, no przecież wcale nie jestem gorszy od nich, prawda? Gorszy? Pan jest lepszy, panie Rytku. No lepszy, wie pan jak to. Lepszy w tym zawodzie, gorszy. To wszystko jest bardzo względne. Tak. Przepraszam pana, zaraz wracam. Proszę. Majer. Majer fałszuje rachunki. To znaczy fałszował, jak ja jeszcze pracowałam. Potem wypożycza sprzęt na lewo. Bierze za to łapówki. Kiedyś go na tym przyłapałam. Zaczął dawać mi drobne prezenciki, bo wiedział, że ja wiem. No? No kto tam jest następny? Czekaj. Wiesz, że ten Majer to gadać ze mną nie chciał? To ty powiesz? No. A ja go lubiłam, bo on nawet sympatyczny był. Słuchaj, no powiedz mi o myśliwcu. Myśliwiec. Do niego to właściwie nie można się przyczepić, ale uważaj na niego. To nie jest, do niczego się nie można przyczepić? No coś tam jest, ale ja nic konkretnego nie wiem. Cholera. Słuchaj, Mela. Powiedz mi o Lasocie jeszcze. No Lasota to przecież wiesz, że ma układy ze starym. To wiem. Zauważyłeś, że on... Że on nigdy nie wyjeżdżał, tylko najlepsze imprezy miał na miejscu. No, ale to znaczy, że co? No właśnie to. Aha, no tak. Sikora? No to chodź. Proszę cię, powiedz mi o Sikorze. Mela. Zaraz, mamo. No. No mów. O Sikorze to ci powiem, jak przyjdziesz do mnie następnym razem. Jakim następnym razem? Co? No przecież przyjdziesz. O czym ty mówisz? Przyjdziesz, przyjdziesz. Jak to przyjdziesz? O czym ty mówisz? Co? Ty, co ty sobie tam kombinujesz, co? Co to powiedział ci ktoś, jak ty wyglądasz, czy co? Nie potrzebujesz. Przepraszam cię, Mela, przepraszam cię, nie, tak mi się wyrwało, nie, no co mam zrobić, no co? Daj spokój. Porozmawiamy o tym, jak wrócisz. Wrócisz? O!
Żebym tylko dobrze panu doradził. Wygląda to pięknie. Prawda? Ale wie pan, nie mogę panu dać gwarancji. Zaraz. Bolek! Pozwól na chwilę do nas. Panowie się nie znają, prawda? Karolak. Danielak, bardzo miło. Popatrz, jakie pan ma cacko. No ładne. I kto by mógł to ocenić, to autentyk? Może by poprosić Stanisława. Przecież wiesz, że jestem pogniewany ze Stanisławem. Ładnie pogniewany. Aleksander widział was przedwczoraj w kinie. Ale mniejsza. Wie pan, zrobimy tak. Tak. Pan Stanisław Woliński to nasz przyjaciel. Aha. Historyk sztuki. On panu lepiej dorazi niż ja. Ja polecę pana. O, bardzo byłbym wdzięczny, Mieczysław. Proszę. Oj, dziękuję bardzo. Ja zaraz tam do niego pójdę. To tylko tyle. Dziękuję bardzo panu. Jeszcze raz, przepraszam. Piękne hobby pan sobie wybrał, ale kosztowne. No tak, zwłaszcza, że wie pan, ja nie mam łatwej pozycji w przedsiębiorstwie. Pan, ja tam do dyrektora nie chodzę. A co? No tak mówią, że dyrektor niektórych faworyzuje, a ci niektórzy po prostu mu za to bardzo dziękuję. Myśli pan o mnie? Nie, no skąd panie Czesławie? No, ale Sikora na przykład. No, mówią, że wręcz się dyrektorowi opłaca. Pamięta pan tą jego aferę, co więzienie się prawie otarł? Tam coś dyrektor go popierał od tego czasu. Plotki, panie Ludku, niech pan w to nie wierzy. No, mówiono o afera z totalizatorem. Totalizator? Ale nikt o tym nie wie. Gdyby panu czegoś było potrzeba... Tak? Ode mnie. Proszę się nie krępować. Niech pan do mnie zadzwoni. Jestem bardzo ciekaw, co Staszek myśli o tym szczychu. No ja już biegnę. To znakomity fachowiec. Dziękuję bardzo. Do widzenia panu. Do widzenia. Dziękuję. Przepraszam. Dziękuję państwu. Teraz zaczniemy od walca. Przepraszam, czy ja zostałem pana Kobusa? Tak, jestem. Siema. Servus. Jak mnie tu znalazłeś? Co? Ja tak pytałem, znalazłem jako... Co, prezesem sądu już jesteś? Niezłe kostiumy tu macie. A ty zostałeś może aktorem 30-lecia, co? Nie, ja szkoły nie skończyłem, wiesz? No, na drugim roku nie wiem. Przepraszam, nie wiedziałem. Nie, no za co? Ja w rozrywce teraz robię. Aha, kabarety, telewizja, tak? Tak, coś takiego. Witku, ja mam taką sprawę do ciebie, przyszedłem tutaj. Czy mógłbyś mi... Dzień dobry. Czy mógłbyś mi pomóc? No co takie? Wy tu macie archiwum jakieś, prawda? No tak, mamy. Słuchaj, mnie chodzi o jednego gościa od nas z przedsiębiorstwa, wiesz, on parę lat był temu zamieszany w jakąś aferę, coś, totalizator, ja dokładnie nie wiem, czy to można sprawdzić u was tutaj? Ja nie bardzo mogę jak ci to powiedzieć, no. Rozumiem cię oczywiście, tak. Ale wiesz, no ja chciałbym mu ogromnie pomóc, nie wiem jak to mogę zrobić. Wiesz, oczerniają faceta, plotki różne o nim krążą. No ale właściwie po co ci to? No, mówiłem ci, no, jak można tak oczerniać człowieka? Pomóc mu muszę jakoś, no. Chciałem te plotki wszystkie posprawdzać wreszcie, żeby był spokój. No dobra, czekaj, no. Zastanowię się, zobaczmy. Co? No, jak on się nazywa? On się nazywa Sikora. Sikora z nim. Panie Witku, to my już idziemy. Tak, już idzie. No to co, słuchaj, Witku? No, widzisz, nie mam czasu, muszę iść na rozprawę. Pogadalibyśmy sobie inaczej. Słuchaj, wpadnij do mnie w sobotę, dobra? Ojej, no, Jezu, na piątek, gdybyśmy to mogli. Aha, no dobra, niech będzie. Dobrze? Wspaniale, zobaczcie, dziękuję ci strasznie. Cześć, trzymaj. Dziękuję bardzo. Tak? Już chodź.
Bob likes books, returned Trixie. Betty likes books. Proszę cię, chodź, to. Bob likes books. Ty, masz dzisiaj czas wieczorem? Mam, a co? Nie zastąpiłbyś mnie pana Polą dzisiaj? Proszę bardzo, tak, a coś ci zostało? Nie, to się rzeczy nie opowiada. Przecież nie dziwiłem się, co stać cholerę, cały połowę. I co, nie idziesz do lekarza? Ty położę się do łóżka, to mi przejdzie. Nie ma sprawy. Nie mogę tej dobra, a co tam trzeba robić w tym momencie? No to co zwykle, wiesz. Masz tam, bracie, tak. O której to jest? W 10:30, ale przyjdź trochę wcześniej. Tam jest tak, Meller, masz na początku Mellera, gra na fortepianie, potem Lolo Grebs opowiada. Sami swoje. Lolo jest? Tak, Lolo to jest. Potem masz duo, bliźniaczki i jedną kubankę, ale przedstawię ją jako Brazylijkę. Tak. Dobra, że. Znaczy, kubanka, Brazylijka, no dobrze. Tam ci wszystko powiedzą. Dobra, fajno. Dobra, to dziękuję ci. Oczywiście, że zrobię. Słuchaj. Aha, wiesz o tej aferze? Nie. Nic nie słyszałeś? Nie. No z Majerem. Co jest? Po bracie rozesłał ktoś listy po przedsiębiorstwie, że jakieś malwersacje tam z rachunkami, kombinacje są. Myślałem, że wiesz. No ale jak to, co? No, żeby to sikora, to, no, to wiarygodne uwierzył, więc no, Maja? Zgłupiał ktoś. Ja też się dziwię. Przepraszam, panie bardzo. Czy lubi pani czacze? Czy czacze pani zna? Ja pani... No już jest. No jak? Ładnie śpiewa. No dobrze jest. Zobaczysz, jak pan Lutek tu zaśmierzy zaraz. Kupię ludziska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, zmiana nastroju. Mamy karnawał, a stolicą karnawału jest, jak wszyscy wiemy, miasto Rio de Janeiro. Pięknie. A królową tańca brazylijskiego taniec, co? Wspaniale. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I oto nasza gwiazda. Gość z Brazylii, Luisa Ribeira w tańcu sangue. Samba, samba, sam na sam, sambo. Daniel, jak się kłania. Dobry wieczór. Przepraszam, ja chciałem się dowiedzieć tylko taką jedną rzecz. Jaki kontakt mógłbym z panem Sikorą złapać gdzieś? Tak. No nic, no trudno. Nic, no przepraszam bardzo. Tak, przepraszam, że nie pobudziłem. Dobranoc. Dobranoc. Formy, panowie, formy. Obrzydliwy. Dobrze, przypomnijcie sobie, dobrze, przypomnijcie sobie tylko, kto najczęściej mówił w naszym gronie o moralności, o etyce zawodowej, kto oceniał nasze programy z tego punktu widzenia. Kolega Meyer, tak? Przepraszam, dla ścisłości, Meyer. Przepraszam, kolega Meyer. Jak inne zespoły jeżdżą w teren, to zawsze się muszą jakoś z kolegą Meyerem dogadać, żeby sprzęt wypożyczyć. Dogadywali się jakoś i pożyczał im. A jak myśmy jechali do Bełchatowa na ważną imprezę, to też żeśmy się musieli dogadać. Jak to dogadać? No, trzeba się było dogadać, żeby dostać sprzęt. To nie mógł pan przyjść do mnie i poinformować szczerze? Będę z nosami na to. Ma pan dziwny sposób rozumowania. Powiedz już, panu. Chwileczkę, o czym pan mówi? Nie, przepraszam, ja tak prywatnie. Tutaj. Jestem tutaj, proszę do mnie i głośno. Przepraszam. To już nie jest tylko sprawa kolegi Meyera. Chociaż przez niego też żeśmy się mnóstwo wstydu najadły. Ale w ogóle koledzy z pionu artystycznego nie nas z administracji. Pani Grysiu, nie na temat pani mówi. Mamy dzisiaj konkretny przykład i proszę o nim mówić. Ta sprawa boli. Grysiu, kocham. Nie, to wszystko zaczyna się naprawdę rozmywać w drobiazgach, a sprawa jest poważna. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby miał oceniać moje programy i współpracować ze mną ktoś, to po prostu jest przestępcą. Ja sobie nie wyobrażam współpracy z kolegą. Skończył pan? Tak, skończył. Ty masz odbić. Wysiu, Wysiu. Kolego Meyer. Kolego Meyer. Proszę o spokój, proszę o spokój. Proszę bardzo, kolega Daniela Klawiec. Tak krótko mi się wydaje, że tu się popełnia jakiś zasadniczy błąd. Dwa argumenty tak mam tylko. Że no to, co się tu w tej chwili odbywa, to mówi się tu o etyce zawodowej i tak dalej, a zapomina się jak... Chwileczkę, panowie. Proszę.
a zapomina się o etyce ludzkiej przede wszystkim. To jest bardzo nieprzyjemne, co by się w tej chwili odbyło nad kolegą Majerem. Nie wolno mieć dwóch twarzy. Ale chyba nie to, nam. Powagi więcej, panowie, powagi więcej. Panowie, powagi. Nawet jeżeli to jest przestępstwo, to nie nam oceniać. A to po cośmy się przestępstwo? Proszę o spokój, koledzy, proszę o spokój. To jedno, co chciałem powiedzieć, a drugie to jest to, że kolega Majer, wszyscy o tym wiemy, jest wspaniałym fachowcem w swoim zawodzie, prawda? I o tym wszyscy wiedzą i to jest jasne. Oczywiście ja sam od kilku lat pracuję tu w tej estradzie i od niego się bardzo wiele nauczyłem, jeśli idzie o rzemiosło estradowe. I po prostu tak wspaniały fachowiec, nie może go przekreślać i to twierdzę z całą pewnością, jeden anonim całej jego pracy zawodowej, którą on włożył dla tego przedsiębiorstwa. To tylko tyle chciałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No tak, musimy kończyć już naszą naradę. Dziękuję Państwu za dyskusję, za tą troskliwą wypowiedź. Wszystkie wnioski Państwa będą wzięte pod uwagę i rozpatrzymy w imieniu dobra naszego przedsiębiorstwa. Dziękuję bardzo. Kolego Danielak, proszę chwileczkę zostać. Proszę bardzo, pan siada. To bardzo ładnie, że pan stanął w obronie Majera. Jestem z pana zadowolony. A tak między nami, nie on jeden. On już u nas 2 lata pracuje? Tak, 2. Którą kategorię pan ma? Ja mam, panie dyrektorze, 2. B. Nie uważa pan, że należałoby ją podwyższyć? Dziękuję, no, ale wie pan, są koledzy co dłużej ode mnie. Nie szkodzi, nie szkodzi, poczekaj. Niech pan napisze podanie. Wystąpię do ministerstwa. Załatwię panu. Panie dyrektorze, przepraszam, bo ja nie wiem, czy my się dobrze rozumiemy, ale to, co ja mówiłem tu na zebraniu, to ja naprawdę tak myślę i to jest dla mnie naprawdę obrzydliwe. No, wie pan, to już nie chodzi o tego biednego Majera nawet, ale to oni mogą to jutro o mnie powiedzieć, o panu mówią. Kto i... mówi? Proszę? Kto mówi o mnie? Panie dyrektorze, no ja muszę być lojalny, wie pan. Wobec kogo? Ja słyszałem, że od Lasoty to słyszę. Będę o tym pamiętał. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Niech pan nie zapomni o tym podaniu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pan wie, że dyrektor teraz będzie pana popierał. Chyba, że sam poleci. Dlaczego? A jak pan myśli? Dlaczego komu nie zależało, żeby to zrobić Majera? Bardzo proste. Chodziło o to, żeby przy okazji poleciał dyrektor. Tak pan myśli, panie Czesławie, ale dlaczego? Już po zebraniu? Już. No i co z Majerem? Sprawa umorzona. No widzisz, mówiłem ci. Dowiadywałeś się może? Tak, ale to ciężka sprawa. Niestety nie mam zbyt dobrych znajomości w tych kręgach. No, widzisz, cholera, mam nóż na gardle. Nie denerwuj się. Do widzenia. Postaram się jeszcze z kimś porozmawiać. No, gdyby udało się załatwić, to byłbym ci bardzo wdzięczny. Co, jakieś kłopoty ma myśliwiec? Ja od roku załatwia sobie turnę po Stanach. Ale żeby to sfinalizować, musi komuś załatwić samochód poza kolejką. Samochód? A co, zna pan kogoś? Nie, nie, skąd? A może? Nie, panie Czesławie, nie, nie. Niech pan jeszcze kiedyś wpadnie do mnie. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Wiele jeszcze mamy do zrobienia, ale już dziś nie możemy być dumni. Wszystkie dzieci! Głośniej! Bardzo ładnie, gdy płyną dźwięki tej piosenki. La la, la 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 la, la la la. Kółeczko, kółeczko, każdy się robi, gdy się robi w sercu miękki. La 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 la, tańczcie, tańczcie ładnie. A dlaczego ty nie śpiewasz? Co? Jak ty masz na imię? Tańczcie dalej, chwyć ją. Edytka, masz na imię i śpiewasz ładnie, a zagraj ze mną. La, 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 la. Dobrze? La, 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 la.
Bajdanki. Bardzo ładnie, Bytko. Śpiewaj dalej. Tutaj weź do szeregu. Śpiewamy ładnie. La, 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 la. No, równe kółeczka, równe. La, 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 la. Głośniej. La, 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 la. Jeszcze głośniej. La, 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 la. Jeszcze głośniej. La, 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 la. Jeszcze damy radę. La. Cudowna impreza. Dzieci są bardzo zadowolone. No, chodź, halo, tak? Pan Jurek? Dzień dobry, Danielak mówi. Tak, kłaniam się. Pan Jurku, czy ja mógł do pana no, dosłownie za pół godzinki, tak na pół godzinki wpaść, co? Można by? Nie, drobnostka taka, tak, samochodowy. Tak, samochodowy, dziękuję. Można? Dobrze, to ja jestem. Dziękuję panu bardzo, dziękuję. Panie Jureczku. Tak? Z tymi oczywami wspomina będzie kłopot. Panie Jureczku, no przecież jeden Wartburg tylko, no. Ja wszystko, wszystko robię według przepisów. Coś mi pan powie? Co to wisi w powietrzu? A co, bo nie wiem. Tak, pan nie wie? A pan powinien wiedzieć najlepiej. Panie, bale, zabawy, co oni wyprawiają? Zawsze ludziska lubili się bawić. No dobrze, ale teraz się wszyscy bawią, coś mi tu nie gra. Przestraszyła się, nie? Panie Ludku. Tak? Niech pan pozwoli na chwilę, ja panu coś powiem. Aha, teraz możesz wyjść, my wychodzimy. To co, panie Jurku, załatwi mi pan to z tym Wartburgiem. Mówiłem panu, że... Może się problem. No ale ja wiem, ale ja też panu mówiłem, że znajomy to ureguluje nie, z panem. Nie, to nie chodzi o niego. A o co chodzi? Widzi pan, ja bym to panu mógł załatwić. Tak? Jeżeli panu na tym zależy. No, zależy mi bardzo. To niech pan prześle do mnie tę dziewczynę. Tę, którą wtedy widziałem z panem. No jak to dziewczyna? Na co się ożenił przy pan? No, przepraszam panie Jurku, ale o czym pan mówi, panie? Mogliśmy zrobić tak, ja bym wziął pańską, pan moją. Na jakiś czas. Zrobiliśmy kolację, ja wszystko załatwię, no. To dziwna propozycja. Wydawało mi się, że panu na tym zależy. No niech się pan zastanowi, do mnie zadzwoni, ja pomyślę, co się dla pana zrobić. Do widzenia pana. Czwarty krzyżyk, zdejmuj kapotę, siadaj, wódeczka się wzięła. Kto pamiętał, powiedz? No jak się chcesz? No Ulka, gdzie się na to bite masz? Dziękuję ci bardzo. Dany boskie. Szampanika najpierw? Skąd pamiętałaś? Zapomniałem kompletnie. Uwaga! Aaaa! Prawda. Wiesz, miałem przyjemność z panem myśliwcem w zeszłym tygodniu na estradzie. To straszne. No Ludek, co ty mi mówisz, no? Przecież ja no. Natłukłem z nimi imprez, bracie, z tysiąc, no. Współczuję. Dół taki, że... No koniec. Ale ty wiesz co? Co się podoba. Komu? A publiczności, ludzie kupują go. Ale kto go kupuje? A. Publiczność, no. Ta, przed którą występuje, co ty chcesz. Szary widz, tak? Szary widz, żebyś wiedział. No to sobie gacie ściągnąć, to też się będzie podobało. Romek, no przynajmniej
Szef tak buty szył, to na drugi dzień koncesję odbierają, jak Boga kocham. No? Ale ludzie chcą widocznie takich butów i takie im wyszywa. No co ty, masz inne rozwiązanie? Na razie nie. No, widzisz. No? No? Jak ci się podoba? Fajnie, co? Chcesz wiedzieć, jak mi się to podoba? Koszmarnie wyglądasz, rozumiesz? Koszmarnie, jak ostatni kocmołów wyglądasz. Tyle ci chciałem powiedzieć. Co ty, Szulka? No co ty, przecież ja żartowałem tylko. No patrz, kupiła, no. Żarty, no. Ładnie, ładnie wyglądasz. Ślicznie. Musisz estradę w domu robić. Jesteś śmieszny. A jak? Raz, dwa, trzy, cztery. Hop! Aha, i tylko pana proszę, żeby to jakoś, żeby pan dyskretnie było. No właśnie, tak. Czardasz, tak? 19, dobrze. Dobrze, dobra. Do widzenia. No, dziękuję Państwu. Proszę Państwa, kontynuując naszą imprezę, mam dla Państwa jeszcze dwie niespodzianki. A oto pierwsza, jak zwykle aktualna dla Państwa moda. Tak, dobrze. Zaraz z Państwem przyjadę. Cześć. Pojedziesz za mną? Gdzie? Po co? Z Romkiem, coś niedobrze. Maria, co się stało? Podobno zasłab na imprezie. Gdzie to jest? W technikum budowlanym, jakieś bala, absorbenci czy coś. Gdzie jest ten pan, co zasłab? Przepraszam bardzo. Romek! Dlaczego on tu leży? No to co, już nawet okna nie możecie psiak okręcić? Przepraszam, panie Doży, co to jest? Co się stało? Serce. Co się stało? Jak to się stało? To było tak, proszę panu. Bawiliśmy się znakomicie, on właśnie prowadził dla balangę, podskoczył nagle. Panie, odpieprzesz się! Panowie, noże. Ty nie jesteś jego przyjaciółem, to żona jest. Jestem żoną. Pan jest żoną. Ile mąż ma lat? 33. Choroba na coś? Nie, to znaczy ostatnio się zepsuł. Myśleliśmy, że to grypa. To serce. Pomóżcie. Romeczku, jesteśmy. W porządku jest wszystko. Jesteśmy. Gdzie go pan zabiera? Na ostry dyżur, na Kopernika. Iza, rzeczy weź. Co robimy? Jakby co, no jedziemy za nim, przecież widzi, że to gówniarz to on wie. Masz mi się tutaj. Tak jest, że do mnie na przykład ktoś mówi i to nie muszą być nawet ważne sprawy, nie.
Ja zawsze odpowiem i zachowam się tak, jak ten ktoś chce. Jeśli jakiś bydlak do mnie uśmiecha, to ja się też uśmiecham, bo ten bydlak się uśmiecha. Widzę to i męczy mnie to, a jednak tak robię. Jemu nikt nie każe robić mi. Mnie w gruncie rzeczy też nikt nie każe, a ja robię, a on nie. Jak to jest? Jest świństwo, należy się w pysk dać. A ja się uśmiecham, bo ten pysk się do mnie uśmiecha. A Romek bije. Gdzieś poza nami jest wszystko. Boże, zapomnieliśmy o zwolnieniu lekarskim. Nie, nie wziąłem. Jutro do firmy zamiast wziąłem. Nic się położy do niej już. Pani Basiu, to pani pisała? Ja. Dzień dobry. A czemu na sobotę jeszcze nikt nie wisi? Panie Rytku, pan ma na sobotę w PZPM-ie. W jakim PZPM-ie? Na Górnośląskiej, a co? Nie, nic. Nic, bo wyjechać w sobotę chciałem, wie pani. No dobrze. Przepraszam. Dlaczego? No, nie wiem. Będzie co? Chory jest. Dziękuję. Dziękuję. Kto zna chłopcy sikorę z was? Ja. Widzę. Patrz na chwilę. Słuchaj. Powiedz mi, może ty wiesz, ktoś się kontaktował z nim kiedyś, pracował może, co? Chyba Przybylski. Kto to jest Przybylski? Piosenkarz. A gdzie on śpiewa? Jestem pewien, ale chyba w Szeherezadzie. I co, nie pracują już razem? No, z tego, co słyszałem, to chyba się pożarli. Ta, fajnie, widzisz. Dziękuję ci bardzo. Panowie, to co, ja dziękuję bardzo. Co złego, to nie ja. Ale się poznamy. Pani Irenko, kochanie, powiedz mi, gdzie ja mogę Przybylskiego zastać? Nie chodzę za nim. No, zawsze śpiewa tu, no. Pani Irenko. Już dawno nie śpiewa. Proszę, jak to, nie śpiewa tu? Ojej, mówię panu, że już nie śpiewa. Dobrze, nie wie pani, dlaczego radę z łaski swojej? 40 zł. To jest dla pani. Pan szukał Przybylskiego? No właśnie. Zna pan Ninę? Nie, a co? Występowała tutaj, krótko zresztą. Proszę pana bardzo. A nie, dajże mi pan święty spokój, jak Boga kocham. To ja adres. A, dziękuję bardzo. Tylko niech pani mówi, że to ode mnie. Tak, oczywiście. Pani Renko, gdyby on tu przypadkiem był, niech pani powie, że go szukał Daniela, dobrze? Tak? Daniela. Zapamiętaj sobie, kochanie, to nazwisko, niedługo cała Polska będzie je znać. Chyba. Co chodzi? Panie.
Dzień dobry. Chodzi o to, żeby tylko pani powiedziała Ryśkowi Przybylskiemu, że szuka go kolega z pracy, dobrze? Jakiemu Ryśku? Przybylskiemu, no, pieniądze mu jestem winien, nie wiem, gdzie go spotkać. Ja nie znam żadnego Ryśka Przybylskiego. Pani mi mówi, że pani Przybylskiego nie zna? Nie, nie znam. Pani ma na imię Nina, tak? Tak. To słuchaj, co do ciebie mówię. Powiesz Ryśkowi, że go szukał Danielak. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Proszę pana, ja naprawdę nie znam żadnego Przybylskiego. Kochanie, co ja tu mam? No? No? Co? Coś się stało? Nie, nic. Już rozumieliśmy z panią. Już nie przeszkadzam wam. Ale ja chciałem zapytać. Nie, kiedy się spieszę, kochany. Cześć. Czego chciał? Pytał Ryśka. I zakręcamy do środka i dostojnie, dostojnie para za parą, ale radośnie. Para w lewo, para w prawo. Jednocześnie przypominam państwu, że tradycyjne upominki kwitujemy tradycyjnie w pokoju numer 16. Wspaniale! Raz, dwa. Panie podziękowanie. Tak? Już momencik, już. I podziękowanie. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Podziękowanie. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Szukał mnie pan. No właśnie. Od kogo pan wziął adres na mnie? W Szekaryzadzie. No powiedzmy. I tak się dowiem. Czego pan chce ode mnie? Wie pan, nie chodzi o Sikorę. Ja panu wprost powiem, ja muszę coś o nim wiedzieć. Wie pan, pan go znał kiedyś, między wami coś tam było. Było, nie było. Zależy. Za ile, tak? To pan powiedział. No dobrze, to za ile? Dlaczego go chce pan załatwić? A to z kolei jest moja sprawa. No dobra. Pomogę panu. Tak. Ale powiem krótko. Potrzebna 20. O nie. 5. 18. 10. 15 i koniec. Nie, nie było rozmowy. Dobra. Dobra, ja panu dam 10, tylko panu nie mam tego przy sobie. Kiedy to panu jest potrzebne? Dzisiaj o 10 na lodni to pogadamy. No jutro bym to skombinował, co? To jutro pogadamy. Dobrze, będzie pan to miał dzisiaj. Ale 15. O 10, tak? A do Niny. Niech pan więcej nie chodzi, dobra? $2503. Dziękuję. Dzień dobry, jesteś dla mnie? Pan Daniela. Tak. Nie, niestety nic nie ma. Szkoda! W trasie. Skierasznego. Cały dzień, gdzie pan zniknął? A no roboty mam, że wie pan, pan co? No. To mam do pana taką jedną rzecz, nie mógłby mi pan dopłacić zaliczki za ten bankiet, co robimy? Niech pan posłucha, co się stało. Nasz gość ma pewne kłopoty i musiał wycofać się z interesu. I oczywiście zrezygnował z tego bankietu, rozumie pan. No jak to, no panie, ale pan mi teraz o tym dopiero mówi? No przecież szukałem pana cały dzień. A gówno mi takie szukanie, co panie, mi takie szukanie? Pani, ja sobie wypraszam. Ale co, ale nic mnie nie obchodzi, odszkodowanie mi się należy. Nie podpisaliśmy żadnego kontraktu. Ty! O łapy przy sobie! Co? Nie ze mną takie numery, kuchniarzu! Co? A jak nie umiesz grzeci, to się nauczę, co? Szczeniaku! Czego? Podajcie tam szybko na salę. Panie, co ty jesteśmy?
pan tu robi? Co? Kim pan jest? A kim pan jest? Lutek, co ty tu robisz? Ty, kto to jest? A co cię to obchodzi? Po co przyszedłeś? Pytam się ciebie, pytam, co ten facet robi w moim mieszkaniu. Co cię to obchodzi? To jest moje mieszkanie i mogę zapraszać kogo chcę. Tak? Tak. To się wydaje tylko tak. Ty, co ty, się robisz? Wydaje. Co ty tu robisz? Ty pajacu, no. ty z moją żoną, no. ty pajacu, ty. No, no, co? A przecież, no, powiedz mu, no. Przecież mówiłam ci, przecież już dawno nie jest moim mężem, tak? Rozwodzimy się, tak. Uważaj, 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 bo jeszcze żeśmy się nie rozwiedli. Wcale nie wiadomo, czy to zrobimy. Zobaczymy. No, no, no. No, Pincze, no, do łuzia, ale ju. No, to tyle. Świnia. To znaczy, że mu nie mówiłaś. Cześć, Iza. Iza! Cześć. Cześć, można? No i co z Romkiem? Byłam tam dzisiaj, ale jeszcze nie pozwolili mi z nim rozmawiać. Telefon kurczę. Cześć. Lutek, coś ty zrobił? Co? No, podobno nie jesteście już razem, to prawda? No nie jesteśmy razem, no co, rozchodzą się ludzie czasami. Przecież ciebie też tu nie było jakiś czas, prawda? Ja to co innego. Pokłóciliśmy się, ale wróciłam. Mówiła mi, że zostawiłeś ją w knajpie z jakimś facetem. On teraz za nią biega, dzwoni. Co? Mówiłem ci, że to wspaniała dziewczyna jest. O czym ty mówisz? Uważasz, że to w porządku? Posłuchaj, co ci powiem. Ja nie wiem, czy to jest w porządku, czy nie, rozumiesz? Nie wiem, może wszystko, co ja robię, jest nie w porządku. Może i mam powody, żeby tak robić, co? A może ja muszę tak robić, ponieważ inni są nie w porządku. Rozumiesz to, czy nie? Przepraszam cię, nie... Przepraszam cię. Tak, pan Kazimierz? Dzień dobry, Daniela się kłania. Panie Kazimierzu, ja w sprawie tych pieniędzy, które pan był mi winien, czy można by... No, tak, ja wiem, tylko czy teraz nie mógłby mi pan tego... Nie ma żadnych możliwości, tak? No to przepraszam pana, tak. Przepraszam, dziękuję. U siostry Keren prosimy. I Janusz Przybylski w piosence pod wiele mówiącym tytułem Tico Tico. Raz, dwa, trzy, cztery. Na niebie świeci krzyż południa i tylko papug słychać krzyk. Od zwrotnikowej nocy studnia powtarza echem dziwny rytm. Ero tico, 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 nad gorącą martyniką bęben śpiewa czarowniką. Ero tico, ero tico, ero tico, ero tico, nad gorącą martyniką bęben śpiewa czarownikom. Ero tico. Bo w dżungli starzy czarownicy przy bębnach swych siadają wraz. Laska kopiska tańczą dzicy, bo taka noc jest w życiu raz. A! Ero tico, 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 przełożymy się z muzyką, trochę tęskno, trochę dziko. Kołyszemy się z muzyką, trochę tęskno, trochę dziko. Erotiko! Riuła! Ela! Pa! Erotiko! Koga! Dziękuję pięknie, dziękujemy siostrom Keren, dziękujemy Januszowi Przybylskiemu, dziękuję bardzo Państwu za życzliwe i gorące przyjęcie nas wspaniałych artystów. Proszę Państwa, pozostajemy w atmosferze...
Dawaj go. Piątkę mam dla pana. Jak to piątkę? Nie miała być piętnastka. No miała być, ale nie, ja nie dam rady takiej forsy w parę godzin kombinować. Kto nie da rady? Pan nie da rady? Piętnastka to dla pana dużo forsy? No ale nie mam. Rozumie pan? No jak Boga kocham, nie mam. No a jutro panu skombinuje, no. Niech pan da czas do jutra. No to nie zawracaj pan głowy. Zabiera pan te pieniądze i nie wracaj mi do sprawy. Ale mówię panu, że do jutra niech pan poczeka. Męczony jest to kolumber. Ale nie róbcie pan komedii, no co pan? Co? Dawaj. Reszta jutro. Tu o pierwszej na próbie. No widzisz, chodźmy. Tłumaczę ci, ten. Sprawdzałem to. Nie było specjalnego. Rzeczywiście był mieszany w jakąś aferę z totalizatorem. No właśnie. No. Jego wyłączono z pomiędzy. Jak to wchodzenie umorzą? No od tej pory w ogóle nic nowego nie wpłynęło. Ale Witku, czy ty jesteś pewien, że ty o tym człowieku mówisz? Zygmunt Sikora, konferans. No tak, zgadza się. No, to jest niemożliwe. No, on musiał być w tą plątanie, czy to aferzysta jest, no. Mówiłeś, że chcesz mu pomóc, zdaje się, co? Słuchaj, ja szedłem... Chciałem ci to wszystko jakoś... Wiesz... Wiedziałam, że wrócisz. Wejdź. Nigdzie nie wejdę, chodź tu. Już natychmiast musimy powiedzieć o tym Sikorze, rozumiesz? Rozumiesz, że ja mam nóżne gardle, rozumiesz, mam mało czasu. Powiedz mi, błagam cię, no. Błagam cię, już poza wszystkim innym błagam cię, żebyś mi to powiedziała w tej chwili, no. Nie. Jak to nie? No nie, no dlaczego tak patrzysz na mnie? No co nie? Co ja ci zrobiłem? No co? No dlaczego nie? Nie. No powiedz mi o nim, no. Muszę to wiedzieć, za parę godzin się to wszystko ma rozstrzygnąć, powiedziałam, no. Że nie. Romek? Cześć. Cześć, no. Co ty, wróciłeś? Cześć. Siema, ty uważaj. Cześć. Wróciłeś? Uciekłem. Jak to uciekłem? No podpisałem zobowiązanie takie, że wychodzę na własną odpowiedzialność i cześć, jestem. To zimny numer wyciął, pan zacina morda zdrowa. Słuchaj, a ty tam dobrze się czujesz na pewno? A co, nie wyglądam? Nie, fajnie wyglądasz. Ale żeście aferę zrobili z tym lekarzem, nie chcie, chłopaczki. My? No przecież, no, jak sam mówił lekarz, no to co my możemy? A wiesz, jak on nam przestraszył? No. Ty, ale wiesz, jaki jest numer? Nie. No bracie, prawdopodobnie dostanę prowadzenie tego balu. Jak to? No tak. No z Majerem jest afera, to wiesz. Tak. A myśliwie dzisiaj zrezygnował. Jak to zrezygnował? A jak? Byłem w firmie dzisiaj i powiedzieli mi, że mam dużą szansę. No wiesz, zastaję jeszcze lasa, tak się kora. Słuchaj, zależy ci na tym, Romy? A coś tu myślę? Stary, przecież ja 10 lat czekam na taką okazję. Ja tu tłukę ciągle jakieś, rozumiesz, imprezy drobne. A ja nie mam tej siły przebicia, rozumiesz? Ja się nie znam na tych układach wszystkich. Wszyscy mnie przeskakują po kolei, rozumiesz? Znaczy, zawija w Warszawie, Sikora mnie dawno przeskoczył. I co, ja będę tu siedział przez cały czas? Przez całe życie? Jeszcze nie zwariowałem, bracie. Ja tego nie popuszczę już teraz. To jest moja jedyna szansa. No to źle patrzysz. Tak. Nie, nic. Fajno mówisz. Słuchaj, dobra. No, Romeczku, nie mógłbyś mi, przepraszam, zdać teraz, o tym mówię, 5000 mi potrzebne. Stary, jestem goły zupełnie. Cholera jasna. Ty, ale jutro biorę za półtus, mogę ci dać. Nie, ja dzisiaj potrzebuję, wiesz? A w lasa ty byłeś? Nie, a co? No, do życia, ale na procent. O skubany maestro. Ile? 10. Na razie 52 godzina dyżuru, a pan zawraca mi głowę takimi sprawami. Kim pan jest dla niego? Ja jestem jego przyjacielem, dlatego właśnie przychodzę z tym. Chory podpisał oświadczenie i my nie mamy prawa ingerować w jego sprawy osobiste. Próbuję panu wytłumaczyć, panie doktorze, że to się może dla niego tragicznie skończyć. Wiesz, to jest cała noc ciężkiej pracy. Ja wiem, sam robię takie rzeczy. Ale musi pan zrozumieć, drogi... Ale panie doktorze, no przecież to nie jest sprawa tylko odpowiedzialności prawnej, ale przede wszystkim sumienia, no.
pięknego. No dobrze, co mam powiedzieć? Dziękuję panu, ogromnie panu dziękuję. Proszę powiedzieć tylko w przedsiębiorstwie, że po prostu pan Hawałka nie może prowadzić żadnych imprez tego typu. Dziękuję panu ogromnie jeszcze raz w imieniu Romana przede wszystkim. Halo? Nic nie mówiłem. On. Dzień dobry. O, nieładnie. Nieładnie. Tak mnie pan zawiódł. Ale co w sensie swojego? Wszystko mi dyrektor powiedział. Po co się w donosiki bawić? No ja nie, wszystko, ja nie wiem już. Ile panu potrzeba? Skąd pan wie? Wszyscy do mnie przychodzą. Wcześniej czy później, ale przychodzą. Ile? 10. Nawet pan nie wie, jak mi pan przypomina jednego z moich przyjaciół. Coś w podbródku, w ustach. Niestety. Wyjechał do Paryża. Siedzi tam od 2 lat. Warunki pan zna? Tak, na 10%. Od pana 15%. Aha, chciałem panu jeszcze powiedzieć, że z balu to ja już dawno zrezygnowałem. Mnie to po prostu przestało już bawić. Bawcie się wy. Cześć! Trzymać tę sytuację tu po bokach. Panie Przybylski, tak, nie nerwujesz. Jurek, zobacz to do już końca. Ćwicz się dalej tu, wracam. Ile? Dycha. No, kochany, a teraz niech pan mówi, co pan wie, rozejdźmy się spokojnie. Kolego, jeszcze 2 kawałki. I jakie było? Wczoraj 3. Dzisiaj 10. I jeszcze 2? No dobrze, przerek piątkę. No, ty, co ty chcesz mnie wyrobić? No nic nie powiem, jak nie dostanę wszystkiego. Co? Co? Gadaj! Co, cieszy się pan? Ja się bardzo cieszę. Załatwione. Udało mi się to załatwić. Po prostu robimy to. Prowadzi pan bal. No, pan już był w przedsiębiorstwie. Nie. To natychmiast. Od razu mi się pan tam zgłosi, to jest w tej chwili bardzo ważne, dobra? I powodzenia. Cześć. Spokojnie.
dzięki tej piosenki. La 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 la, la 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 la. Każdy się robi w sercu miękki. La 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 la, la 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 la. To miasto od 500 lat nie widziało jeszcze takiego korowodu. Dziękuję bardzo. I kontynuując nasz nocny program, proszę Państwa, specjalnie dla Państwa przebój karnawału. Edward Hulewicz i Rytmo Karnawal. Ten rytm wchodzi w krew. Zabawa i śpiew, i taniec wśród śniegu konfeti. Partnerkę swą tul, powiewną jak tiul, niech miłość wypełni parkiety. Ten rytm wchodzi w krew. Zabawa i śpiew, karnawał jest gra. Dziękuję. Tak? Gratulacje! Brawo! Brawo! Dziękuję! La 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 parara, la 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 la. Gdy płyną dźwięki tej piosenki. Wszyscy! La 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 la. La 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 la. Dziękuję. Ale pan to było. Są miękki. La 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 la. Bardzo fajnie jest. Ważniejsze tak? Dla mnie i dla pana, że to nie jest tylko moja opinia. Wspaniale. Tak, niech się pan trzyma. Dziękuję bardzo. Porządku. Dziękuję. Laj, la, 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 parara, laj, la, 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 parara, laj, la, 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 riru, laj, la, 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 parara, laj, la, 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 parara, laj, la, 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 Romek! Romeczku, chodź! No widzisz, wygraliśmy, aleśmy starym repą przypakowali. Co, jeszcze jednego trójka pana poproszę. Dlaczego? Co? Zrobił gówno? Jakie gówno? No. Bo to jest rytmo karnawale. Nim raz do roku można się wyszaleć. Rytmo karnawale. Cały parkiet tańczy tak jak balet. Rytmo karnawal. Niechaj w tłumie par namiętność wzbudzi. Rytmo karnawal. Rytmo karnawal. Kołysząc się w takt przejdziemy przez świat, splątając tęgami serpenty. Szampana pod strzał już znanym się stał. Ten rytm uporczywy, zaklęty. Kołysząc się w takt przejdziemy przez świat. Karnawał jest raz. Bo to jest rytm o karnawale. Nim raz do roku można się wyszaleć. Cały parkiet tańczy tak jak balet. Rytmo karnawal. Niechaj w tłumie par namiętność wzbudzi. Rytmo karnawal. Rytmo karnawal. Rytmo karnawal.